Oblicza zła. Amerykańskie papierosy? Nie dla Turka. Co nowego? Jesteś pewien, że to poprawna pisownia? Sprawdź w słowniku. Jest w biurze? Kto tam? To ja, Stefan. Rozmawiałem z Montym. Dokumenty będą gotowe w ciągu 48 godzin. Tego się obawiałem. Rozumiem, że jeszcze nie nawiązałeś kontaktu z generałem Kamalem. Czuję zapach 100 franków. Nie dziel skóry na niedźwiedziu. Czy kiedyś przegrałem zakład? W Ankarze. Ale nigdy się nie przyznasz. Znalazłem sposób na generała. Kiedy dostanę papier, będę gotów. Ta dziewczyna Molly nie daje ci spokoju. Nie mieszaj jej do tego, ona nic nie wie. Dla niej jestem po prostu szwedzkim dziennikarzem i tego będę się trzymał. Zaangażowałeś się emocjonalnie, to nie pomaga w szpiegowaniu. Stawia twoją lojalność pod znakiem zapytania. Zbyt dobrze się znamy, żebyś przestał mi ufać. Ja ufam. A ona? Czasem tęsknię za moją ojczyzną Szwecją, ale chciałem poznać cały świat, więc zostałem dziennikarzem. A więc co jest najważniejsze w pracy dziennikarskiej? Mówienie prawdy. Właśnie tak. A teraz mam wam powiedzieć prawdę? Otóż prawda jest taka, że nie mam już nic więcej do powiedzenia. Chyba, że ktoś chce mi zadać pytanie. Tak? Ma pan żonę? Nie, pan Anderson nie ma żony. Już czas, żeby pan Anderson wrócił do swojej bardzo ważnej pracy. Podziękujemy. A teraz obiad. Umyjcie ręce. To zaszczyt dla mnie poznać panią Halide Edip. Jestem miłośnikiem pani twórczości. Piszę artykuł o tureckim nacjonalizmie. Może pani zorganizować mi spotkanie z generałem Mustafą Kemalem? Ledwo go znam. Pani generał reprezentujecie dwie strony tureckiego ruchu narodowego. Pani pisarka i działaczka, generał bohater bitwy pod Gallipoli. To może być ważny artykuł. Nie mam nic wspólnego z polityczną wojną w moim kraju. Zrobię wszystko, by zachować dziennikarską obiektywność, ale muszę spotkać się z Mustafą Kemalem, by poznać poglądy tych, którzy sprzeciwiają się rządowi. Generał spędza prawie cały czas na froncie. Zobaczę, co da się zrobić. Zjesz dziś ze mną kolację w Pera Palace? Mam specjalną okazję. Jaką? Dowiesz się. 8 wieczorem?
Khalida mówi, że kiedy wojna się skończy, Turcja znajdzie się w fatalnej sytuacji. Chce, żebym została i pomagała jej w sierocińcu. Miałem nadzieję, że pojedziesz ze mną. Do Szwecji? Molly, will you marry me? Wyjdziesz za mnie? Yes. Tak. Don't you know? Nie wiesz, że pójdę za tobą na koniec świata? Nie ośmieliłem się kupić ci pierścionka, ale mam dla ciebie bransoletkę. Jest bardzo stara. Piękna. Will you put it on me? Założysz mi ją? Yes. Tak. Co miałeś na myśli, mówiąc, że nie ośmieliłeś się kupić pierścionka? Wiedziałeś, że cię kocham. Bądźmy zawsze szczerzy wobec siebie. Dobrze, obiecuję. Wiadomo coś o dokumencie? Dostaniemy w czwartek. Mało czasu. Ale powiedz, że będę gotowy. Powodzenia. Mam dla pana dobre wieści. Mamy gości. Taka mała, a taka silna istotka. Najbardziej na świecie potrzebuje poczucia, że jest kochana. Przywiozłam ją z Syrii. Nie wiem, czy jest Turczynką, Albanką czy Kurdyjką. Była w takim szoku, że nie mogła mówić. Zdaje się, że na własne oczy widziała, jak mordowano jej rodziców. Rozumie pan, dlaczego ta straszna wojna musi się skończyć? Tak. Ma pani dla mnie dobre wieści? Mój przyjaciel rozmawiał o tobie z generałem Kemalem. Zgodził się na udzielenie wywiadu. Dziś o 5:00 w hotelu Pera Pass. Odpowiada panu pora? Oczywiście. Do generała Kemala. Pan Nils Anderson. Dziękuję, że zgodził się pan. To zaszczyt poznać bohatera Gallipoli. Tam było wielu bohaterów. Niestety nasze zwycięstwo poszło na marne. Proszę siadać. O co chce mnie pan zapytać? Miałem przyjemność poznać panią Khalidę Edip. Mówiła mi o wielkim znaczeniu tureckiej tożsamości i czerpania dumy z ojczystego języka i narodowego charakteru. Zgadza się pan? Właśnie takie cele sobie postawiłem. To bardzo inteligentna kobieta. Jest idealistką, nie żołnierzem. Ja walczę, by tego dokonać. Teraz walczy pan pod dowództwem Niemców. Przypuśćmy, że ma pan wolną rękę. Też byłby pan zadowolony? Zdaje się, że ogólna strategia właśnie się sypie. Niedawno niemiecki oficer powiedział mi, że tureccy żołnierze zawsze uciekają.
Odpowiedziałem, że Turkowie nigdy nie uciekają, chyba że najpierw uciekną oficerowie. W tureckich oddziałach oficerami są Niemcy. Proszę to zapisać i ogłosić drukiem. Moje opinie są znane. Walka u boku niemieckich sprzymierzeńców musi być trudna, skoro pańskie cele tak bardzo różnią się od ich celów. Co pan uznaje za moje cele? Przypuszczam, że po zakończeniu wojny będzie to przejęcie Syrii spod wpływów Francji. Odnowienie tureckiej dominacji na terenach dawniej należących do Imperium Osmańskiego. Nie interesuje mnie odnawianie imperium. Pragnę podtrzymać integralność tureckich granic i zapewnić mojemu narodowi przyszłość. Jeśli Francja udzieli gwarancji, czy będzie pan zainteresowany zawarciem separatystycznego aktu pokojowego? Pan jest dziennikarzem czy emisariuszem? Słucham? Ma pan prawo składać taką propozycję? Nie zupełnie. Zwrócono się do mnie jako do obywatela państwa neutralnego. Mam przedstawić panu tę ofertę i dowiedzieć się, czy taka propozycja rządu Francji zostanie dobrze przyjęta. W teorii czy praktyce? Jeśli wyrazi pan zainteresowanie, będę miał możliwość ponownie skontaktować się z panem i przedstawić konkretne warunki. Oczywiście nie mogę udzielić takiej odpowiedzi, nie, ale jeśli niedługo wyjeżdżam. Umówimy się na następne spotkanie przed moim wyjazdem. Podobno ma pan uroczą przyjaciółkę w amerykańskim sierocińcu. Amerykanki są bardzo miłe, prawda? To ja, Stefan. Wejdź. Sztab informuje, że kurier dostarczy dokument. Monty? Tam, gdzie zawsze. Świetnie. Pół godziny. Nie powinni przysyłać go w ostatniej chwili. Myślisz, że jesteśmy na podsłuchu? Oby nie. Spal to i przypilnuj biura. Henry! Bądź ostrożny. A nie jestem zawsze? Nie zawsze. Wrócę za godzinę. Dokument. Gdzie on jest? W mojej walizce. Monty zmarł w drodze do szpitala. Ani śladu walizki, ani dokumentu. Co to za papier? Określa francuskie warunki pokoju z generałem Kemalem. Odkąd tureckim ministerstwem wojny kierują Niemcy, wojsko jest rozczarowane polityką sułtana. Niemcy chcą walczyć do ostatniej kropli tureckiej krwi. Żołnierze nie ufają ministrowi wojny. Za to ufają Kemalowi. Dzięki niemu odnosili zwycięstwa i kochają go za to. Jeśli uda się go przekonać do zawarcia tego pokoju, Turcja wycofa się z wojny i uniknie kolejnych strat. Uważasz, że się zgodzi? To zależy od Niemców. Jakie są warunki? Nie wiem, zawierał je dokument, który miał Monty. Jeśli dostanie się w niepowołane ręce, Kemal straci autorytet. Kto oprócz nas wie, że Monty był naszym kolegą? Znał czas i miejsce? Z
Ten handlarz, Fescari, nie wiedział o nim. Wiedział, jeśli sypiałeś z jego żoną, jeśli były tam pieniądze. Miejmy nadzieję, że to Fescari. Odzyskamy dokument, zanim sprzeda go komuś innemu. Stefanie, Wasylu, sprawdźcie przez swoich ludzi w hotelu, Niko w tajnej policji. Jutro przyjęcie w hotelu wydaje de Blon. Pan Nils Anderson ze Sztokholmu został zaproszony jako dziennikarz. Moi ludzie mogą coś mieć. Pan Nils Anderson z bałkańskiej agencji informacyjnej. Jest pan Szwedem? W prasie pojawia się dużo artykułów przeciwko nam i przeciw naszym przyjaciołom, Niemcom. Dobrze, że mamy bezstronnych obserwatorów. Cieszę się, że pan tu jest. Z wielką nadzieją spoglądam na przyszłość po naszym zwycięstwie w tej wojnie. Fescari ma dokument, ale nie sprzeda go. Myślę, że chce podbić cenę. Obserwował Montiego od pewnego czasu. Musiał wiedzieć, że to wyjątkowo ważna przesyłka. Skąd wiedział, jeśli nie od kogoś? Mój informator twierdzi, że Niemcy też o tym wiedzą. Obyśmy zdążyli przed nimi. Jest w domu. Obserwowałem miejsce przez całą noc. Uważaj, może mieć broń. Fescari. Something is wrong. Coś jest nie tak. Fescari. Pomocy. To on. Nie żyje. Nie żyje. Co to? Ktoś tam jest. Wyciągnę go. Tutaj. Potrzebujemy go. Trzeba zatamować krwawienie. Jak się czujesz? W porządku, biegnijcie za nim. Daj mi ten papier. Hold
Od kogo wiesz? Od kogo wiesz, że Feskari go miał? Pracuje dla Niemców. Ma pseudonim Wilk. Należy do waszej grupy. Nie mów, że to ja. Był nam potrzebny. Co się stało? Straciliśmy go, ale mamy papier. Chodźmy stąd. Ormianin mógł kłamać. Nie sądzę, był przerażony. Nie jestem taki pewny. Twierdzi, że mamy podwójnego agenta. To jeden z naszych ludzi. Wilk. Wszystko nie tak. Co? W sztabie mówili co innego. Na to nigdy się nie zgodzi. Co proponują? Gdyby to wpadło w niepowołane ręce, wyszedłby na zdrajcę. Jego autorytet u żołnierzy ległby w gruzach. Co piszą? Wiesz, że nie mogę powiedzieć żadnemu z was. Bo każdy z nas może być Wilkiem. To nie ja. Ormianin powiedział, że to Niemiec. Że pracuje dla Niemców. To nie mogę być ja, jestem Grekiem. Jak mógłbym pracować dla Turków? Może Turkowie byliby lepszymi dowódcami niż Niemcy. A jaki ja miałbym powód do zdrady? Bądź tak dobry i oświeć mnie. Mówisz, że jesteś białym Rosjaninem, a może jesteś leninistą? Wtedy byłbyś wrogiem aliantów. Leninistą? To jest obraza. Wiktor jest Szwajcarem. Ma powody być lojalnym wobec Francji i wobec Niemiec. Dobrze wiemy, że Bułgarzy nienawidzą wszystkich. Kto wie, komu są wierni? Jeden z nas jest podwójnym agentem. Najprędzej, jak się da, wyślę telegram do sztabu. Niech oni sprawdzą każdego z nas. W tym czasie powinieneś się wyspać. Jeśli chcesz, ktoś cię zabierze. Z tym listem jak dynamit? Nie sądzę. Przechowam go w bezpiecznym miejscu, aż do następnego kontaktu z generałem. Nikt nie będzie wiedział, gdzie. Tylko ja. Coś może mu się stać. Z tym listem w ręku? Jak dynamit? Może trzeba iść za nim. Tak, pułkowniku, kapitan Defons. Wiem, nie ma czasu na szyfrowanie wiadomości. Mam w grupie podwójnego agenta. Tak, trzeba sprawdzić każdego z nich natychmiast.
To ja. Chwileczkę. W agencji powiedzieli mi, że nie czujesz się dobrze. Jesteś ranny? Co się stało? Miałaś rację, zadawałem zbyt wiele pytań. Byłeś u lekarza? Stefan opatrzył ranę. Wciąż krwawi. Jesteś rozpalony. Pójdę po jodynę i materiały opatrunkowe. Dasz radę się rozebrać? Muszę wrócić do biura. Nigdzie nie idziesz, wracasz do łóżka. Dobrze, proszę pani. To ty. Jesteś cały w nerwach. Co się stało? Nic. Zadawałem zbyt wiele pytań. Pracowałem nad artykułem o czarnym rynku. O kradzieży francuskich towarów. Chyba powinienem znaleźć inny temat. Musisz być ostrożniejszy. Martwię się o ciebie. Nic mi nie będzie. Jesteś głodny? Nie, tylko trochę zmęczony. Jesteś wspaniała. Wiesz o tym? Robi się późno. Muszę wyjść przed nocą. Jutro ugotuję ci kolację. Nie musisz. Otworzę. To ja, Igor. To Igor Vasel. Pracuje ze mną w biurze prasowym. Niels wiele mi o pani opowiadał. Muszę iść, bo spóźnię się na prom. Do jutra. Bardzo atrakcyjna. Co się dzieje w biurze? Martwa cisza. Prawie upiorna. Wciąż masz ten dokument? Dlaczego pytasz? Sztab chce wiedzieć. Masz go tutaj? Dobrze ukryty? Nie tutaj, ale dobrze ukryty. Potrzebujesz pomocy. Możesz mi zaufać. Dam sobie radę. Nie wiedziałem, że ożenię się z taką dobrą kucharką. Nauczę się gotować po szwedzku. Po amerykańsku jest dobrze. Wczoraj napisałam w liście do rodziców, że gdy tylko skończy się wojna, weźmiemy ślub. Twoja rodzina przyjedzie? Mam tylko ojca. Muszę iść. Chciałbym, żebyś została. Ja też. Ale o 9:00 zamykają bramę sierocińca. Przynajmniej już nie masz gorączki. Tak uważasz. Kocham cię. Ja też ciebie kocham. Nie idę. Jesteś pewna? Tak. أشهد أن لا إله إلا الله.
muszę wrócić, zanim zaczną mnie szukać. Odprowadzę cię. Czy to nie dziwne, że znamy siebie tylko takich, jacy jesteśmy w czasie wojny? Kiedy nastanie pokój, okaże się, że jesteśmy innymi ludźmi? Już kiedyś ktoś mi to powiedział. Dziewczyna? Miała na imię Vicky. To było w Londynie. Zakochaliśmy się w sobie. Nie pobraliśmy się. Powiedziała, że po wojnie możemy być zupełnie inni. Nie powinienem ci o tym mówić. Cieszę się, że powiedziałeś. Bądźmy zawsze szczerzy wobec siebie. Będziemy. Czuję się egoistką, kiedy myślę o swoim ślubie, mimo że wojna wciąż trwa. Ale nie mogę się powstrzymać. Chciałabym być twoją żoną już teraz. Nasza wspólna noc to według rodziców grzech. A według ciebie? Nie wiem. Wiem tylko, że cię kocham. I ufam ci. Ja też cię kocham. Chcę ci powróżyć na przyszłość. Nie chcę. Lubię wróżki. Zawsze mówią to, co chcesz usłyszeć. Dobrze. Zadaj pytanie. No już. Czy nasza miłość będzie wieczna? Włóż mój płaszcz. Muszę się spieszyć. Czego chcesz? Pan Anderson? Bądź w Galacie o 6 wieczorem. Kto ci to dał? Co będzie, jeśli nasz podwójny agent doniesie ministrowi wojny? Potrzebujesz pomocy. Muszę to zrobić sam. Jeśli nie wrócisz, kto cię zastąpi? Ty. Ufam tylko tobie. Więc bierzesz dokument ze sobą? Teraz masz go przy sobie? Nie. Wezmę po drodze. Uważaj na siebie, jesteś łakomym kąskiem. Proszę za mną. Pan Anderson? Tędy. Proszę wejść. Słyszał pan o derwiszach? Mistyczne bractwo religijne założone w XIII wieku przez Rumiego. Słabo znany na zachodzie, bo ludzie lubią sobie pobłażać. Rumi wierzył, że istota ludzka składa się z ducha, rozumu i miłości, które mogą się łączyć w różnych postaciach i ukazywać obraz raju na ziemi. Taniec wyraża ekstazę po osiągnięciu tej boskiej jedności. Absurdalny pomysł. Piękne pragnienie. Oczywiście nie wierzę w to. Ma pan coś dla mnie?
Co to? To nie jest od rządu francuskiego. Podpisane przez oficera wywiadu. Jakie stanowisko zajmuje pan w agencji? Nie o takich warunkach mi mówiono. Ten dokument nie mówi o warunkach. To próba przekupstwa. Jeśli zgodzę się oddać Francji Syrię oraz tereny przygraniczne aliantom, wtedy Francja pomoże mi odsunąć od władzy sułtana i postawi mnie na czele marionetkowej republiki. Panie Anderson, jeśli tak się pan zwie, w co wątpię. Może przekonano pana, że wszyscy Turcy są przekupni. Zapewniam, że to nieprawda. Na pewno istnieje możliwość negocjacji. Ten pokój uratowałby wiele istnień ludzkich. Oni nie są tym zainteresowani. Są jak sępy rozszarpujące konające imperium. Imperium umiera, ale naród żyje i nie umrze przynajmniej tak długo, dopóki ja żyję. Siedemset lat tradycji osmańskiej. Ale musimy patrzeć w przyszłość. Dążyć do stworzenia nowej, niepodległej Turcji. Kiedy to się ziści, władcy Zachodu nie ośmielą się traktować mnie jak prymitywnego siepacza. Przykro mi. Zostaw mnie. Spełnię swoje marzenie, ale nie takim sposobem. Proszę zabrać mi to z oczu. Masz dokument? Chodź szybko. Dokąd? Chodź. Zabierz ręce. Chyba wiem, kto jest wilkiem. On może podejrzewać, że ja wiem. Musisz pozbyć się tego papieru. On cię zabije, żeby go dostać. Na pewno chce. Myślisz, że to ja? Nie wiem, kto. Nie powiedziałeś mi. Myślisz, że to ja? Widziałeś generała przed wyjazdem? Nie jest zainteresowany. Rzucił mi to w twarz. Nie ma jeszcze Sadallaha. Sadallah nie żyje. Strzał w plecy. Przed śmiercią dał wskazówkę, kim jest wilk. Wiem, że to ktoś z was. Zamknąłem agencję. Nie zwracajcie na siebie uwagi, dopóki się z wami nie skontaktuję. Jesteś pewien, że Sadallah nie był wilkiem? Już niczego nie jestem pewien. W sztabie sprawdzają wszystkich. Jutro przyjdzie informacja. Wtedy będę wiedział. Co się stało? Jak mogłeś? Generał Kemal napisał list do Halidy, a ona wszystko mi powiedziała. Czy wiedziałaś, że ten szwedzki dziennikarz jest w istocie francuskim szpiegiem? Naprawdę jesteś szpiegiem? Wykorzystałaś moją przyjaźń z Halidą, żeby dotrzeć do generała? Generał Kemal kłamie? To nie tak. A jak? To prawda, że pracuję dla francuskiego wywiadu. Nie zaufałeś mi na tyle, by mi o tym powiedzieć. Nie chciałem cię w to mieszać.
Czy wiesz, co Halida powiedziała Turkom? Że jest przyjacielem wroga. Jeden nieostrożny krok i zostanie deportowana. Sierociniec jest dla niej wszystkim. Zapytała mnie, jak mogłam ją uwikłać w historię z francuskim szpiegiem. Nazywam się Henry Jones. Przyjaciele mówią do mnie Indy. Jestem Amerykaninem. Molly, twój ojciec nie jest profesorem w Szwecji? W Princeton. Czy powiedziałeś mi choć słowo prawdy? Powiedziałem, że cię kocham. Wiesz, że to prawda. Naprawdę? Uważasz, że zdejmiesz maskę i powiesz, wiem, że pokochałaś Nilsa Andersona, ale jestem kimś zupełnie innym, teraz kochaj mnie. W głębi duszy jestem to wciąż ja. Ty? Zaufałam ci. Do tego stopnia, że... Myślisz, że zrobiłabym to, gdybym wiedziała, że mnie okłamujesz? Czuję się głupia, zdradzona, zawstydzona. Chodź do mnie. Posłuchaj. Proszę, wysłuchaj mnie. Molly, would you listen to me, please? Kiedy walczyłem w okopach, widziałem, jak ginął niepotrzebnie tysiące ludzi. Wielu z nich było moimi przyjaciółmi. Jeśli zdołam skrócić te wojny choćby o jeden dzień, ocalę tysiące istnień ludzkich. Chciałem zrobić to, nie raniąc ciebie. Naprawdę myślisz, że mogłabym spędzić z tobą całe życie w nieświadomości, że tak strasznie mnie okłamałeś? Nie chcę cię więcej widzieć. Bana söyle, tüfeğime bakıyorum. Twoja pułapka zawiodła. Stefan! Stefan! Oh. Molly? Oh my God, Molly? Molly?
Przyszłam, żeby ci powiedzieć, że nie dbam o to, co się stało. Chcę spędzić z tobą resztę mojego życia. Molly? 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 Oczywiście śmierć niewinnej osoby budzi żal i smutek, ale operacja okazała się wielkim sukcesem. Szef sztabu jest zachwycony, gratuluję. To wszystko, co chce pan powiedzieć? A co jeszcze? Przychodzi mi na myśl wiele rzeczy. Przeżył pan chwilę ogromnego napięcia, ale proszę to zachować dla siebie. Nie sądzę. Musicie wiedzieć o kilku rzeczach. Co wy do diabła wyrabiacie? Walczymy na wojnie. Naprawdę? Nazywacie to walką? Nikt z nas nie dostrzega całego obrazu, nawet wywiad wojskowy. Nasza praca to służba. To nie jest służba. Wykorzystujecie ludzi, dopóki wam to pasuje, a potem ich porzucacie. A jeśli ktoś cierpi, no to trudno. Zapomina się pan. Nie, właśnie się opamiętałem. Uważacie, że jesteście ponad to wszystko? Że wasza praca ma doniosły sens? Ja uważam, że to śmierdzi. Nieszczęśliwy młody człowiek. Nic dziwnego, to przecież Amerykanie. Zbyt duże poczucie odpowiedzialności. Trzeba się go pozbyć, wyślijcie go do okopów. Chyba nie ma potrzeby. Oto alternatywa. Amerykański wywiad w Wenecji chce, by przysłano go do nich, w trybie pilnym. Zgadzacie się? Im prędzej, tym lepiej, a więc zgoda. Nie powinieneś jechać. Odkąd sam wybieram? Ostatniej nocy miałem sen. Przynajmniej spałeś. O tobie. Widziałem cię w miejscu otoczonym przez wodę. Woda zamieniała się w krew i powstał wir, który cię wciągnął. Utonąłeś w tym krwawym wirze. Widziałem, jak idziesz na dno. Nie jestem w nastroju, by przejmować się przesądami. To nie przesądy, to czyste zło. Kiedy wyszedłeś na brzeg, miałeś otwarte oczy, ale byłeś martwy. Serio? Żywy trup? Bardzo ciekawe. Muszę iść. Pociąg odchodzi za godzinę. Do Wenecji? Boję się o ciebie. To piękne miasto, ale tylko na powierzchni. Nie daj się zwieść. Patrz, co dzieje się w głębi. Tam króluje zgnilizna. To miasto rozpadu. Zbudowali je piraci ze skarbów zrabowanych z całego świata. Cudne dekoracje ukrywają chorobę Wenecji. Śmierć przechadza się po jej placach i ulicach. Nad kanałami unosi się fetor zepsucia. Zło czeka tam na ciebie. Chcesz poznać przyszłość? Nie, dziękuję. To ty. Karta Sprawiedliwości. To twój przeciwnik.
Diabeł. Adesso. Pole bitwy. Battaglia. La torre. Wieża. A na końcu wynik walki. Wydarzy się coś wyjątkowego. Co takiego? Najpierw zapłata. Ile razy mówiłem, bez pozwolenia nie wolno. Zaczekaj. Jaki będzie wynik walki? Śmierć? Czyja śmierć? Proszę pani. Capisco la scarsità. Può procrearci un'ulteriore quantità di olio da riscaldamento. Name? Nazwisko? Capitan D'Afonso. My wife gave me this from my Dostałem od żony na urodziny. Złamało się. I can help you, sir. Pomogę panu. Colonel Waters is expected. Pułkownik Waters oczekuje pana. The? Ten pułkownik Waters? Yes, Captain. Sì, forse sono stati i soldati italiani. Le forze armate degli Stati Uniti, signor Scalati, non si prenderanno la responsabilità. Enter! Wejść. Kapitan Defons na rozkaz. Barcelona, Wiedeń, Piotrogród. Dużo pan podróżuje. Spocznij. Kiedy usłyszałem, że we francuskim wywiadzie służy Amerykanin, nie mogłem w to uwierzyć. A kiedy dowiedziałem się, że ma 19 lat i włada 26 językami, postanowiłem go poznać. 27. Mogę udowodnić. Nudzisz mnie. Ja mówię w 32 językach. Urządzimy konkurs? Kto przegra, zmierzy się z tym. Bez schodów. Co to znaczy? Idź sobie sam, w języku migowym. Jestem pod wrażeniem. To znaczy remis po islandzku. That means let's call it a draw in Icelandic. It's fine with me. Zgoda. Mam do dyspozycji całą elitę agentów. Wybrałem ciebie. Twoja teczka mówi sama za siebie. Mam zadanie do wykonania. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Wiem tylko, że to sprawa najwyższej wagi. Chcesz współpracować? To dla mnie honor. Dla szpiegów honor się nie liczy. A zatem przyjemność. Jeszcze mniej. Czyli to mój obowiązek. Dobrze. Czas na odprawę. Minister obrony Włoch. Henry Stanfield z amerykańskiej ambasady. W ostatnim roku armia włoska przy pomocy Anglików, Francuzów i Amerykanów dzielnie odpierała ataki wojsk austro-węgierskich na północy. Ponieśliśmy wysokie straty. Żołnierze polegli na polach bitewnych, padli ofiarą chorób, a najwięcej dostało się do niewoli. Do niedawna nasi jeńcy byli przetrzymywani w obozie w południowo-wschodniej Austrii. Przed 4 miesiącami obóz został zaatakowany, a jeńcy wyzwoleni. Wspaniała wiadomość. Kto ich wyzwolił? Włosi? Nie. Amerykanie też nie. Wiedziałbym coś. To nie Amerykanie, Włosi ani Francuzi. Przypuszczamy, że atak prowadził generał Matthias Targo.
Nie słyszałem o nim. Rosjanin? Rumun. Czegoś nie wiem? Po co rumuński generał miałby atakować obóz swojego sprzymierzeńca? My też stawiamy sobie to pytanie. O to chodzi w tej misji? Tak. Chcemy, byście tam pojechali i sprawdzili, co się stało. Targo rezyduje na północnym zachodzie Rumunii, w Transylwanii. To górzysta, gęsto zalesiona kraina. Ludność dumna i niezależna. Być może Targo utworzył prywatną armię niezwiązaną z Niemcami ani innymi sprzymierzonymi, by walczyć o niepodległość Rumunii. I przetrzymuje jeńców wojennych jako zakładników. Jakieś pytania? Jeśli to wydarzyło się przed 4 miesiącami, dlaczego reagujecie dopiero teraz? 3 miesiące temu wysłaliśmy agenta, Francuza, François Picarda. Przepadł jak kamień w wodę. Przed miesiącem wysłaliśmy 2 Amerykanów, Thompsona i McColsa. 2 tygodnie temu dostaliśmy tę przesyłkę. Palec należy do Picarda, ucho do McColsa, oko do Thompsona. Plus pisemne ostrzeżenie, by nie wysyłać nikogo więcej. Wciąż chcecie jechać na tę misję? Yes, sir. Ja też. Dobrze. Przekroczycie linię austriackiego frontu. Bądźcie ostrożni, toczą się tam ciężkie walki. Skontaktujecie się z naszymi agentami w Rumunii. No to ich teczki. Z Francem Heinzerem już pracowałeś. Nicola Muniaty to miejscowy Rumun. Nowy, ale sprawdzony. Współpracuje z nim kobieta. Maria Strasla. Spotkacie się z nimi w małym miasteczku na transylwańskiej granicy. Jeśli generał Targo okaże się tym, kim przypuszczamy i nie będzie chciał z nami dobrowolnie się porozumieć, to co mamy zrobić? Położyć kres jego karierze. Jaki piękny ptak. Umie tylko latać. Powodzenia. Zbliżamy się do granicy. Austriacy opuścili posterunek graniczny. Wojna niedługo się skończy. Widziałeś Mozarta? Nie w tym stuleciu. Mieliście kłopoty? Nie, granicy nikt nie pilnuje. Działania wojenne doszły aż tutaj. Thank you.
Dwa kufle piwa. Przepraszam, znajdę inną. Zostaw. Może mogę ci pomóc. Doktorze? Miło pana znów widzieć. To kapitan Defonsa, to doktor Franz Heinzel. Pułkowniku, kapitanie, oto Nicole Moniaty. Ja jestem Maria. Chodźcie. Całe szczęście, że wam się udało. Myśleliśmy, że wpadliście. Dlaczego? Doktora znam, ciebie nie. Opowiedz mi coś o sobie. Jestem Rumunem, nie Niemcem. Wiele razy przekazywałem wam informacje. Dobrze. A ty co powiesz? Wiemy, że przed wami byli inni agenci. Francuz François Picard to mój narzeczony. Świetnie, ale to niebezpieczne zadanie. Umie o siebie zadbać. Mogę pożyczyć pański nóż? To ten? Jak to zrobiłaś? Umiem o siebie zadbać. Granica z Transylwanią znajduje się 5 mil dalej. Siedziba generała znajduje się za tamtymi górami. Idziemy pieszo? Będziemy się raczej wspinać. Żywcza wspinaczka. Nie wiem. Tak. Niemiecka i austriacka piechota. Francuski oficer. I Anglik. I Amerykanin. Jeńcy? A któż inny? Angielscy, francuscy, amerykańscy żołnierze śmiejący się razem z Niemcami i Austriakami? Czy oni nie wiedzą, że wciąż trwa wojna?
Może już się skończyła, tylko zapomnieli nam powiedzieć. Tak czy inaczej, dzieje się tu coś dziwnego. Ale na razie to nie nasza sprawa. Nie sprawdzimy, o co chodzi? Mamy zadanie do wykonania. Oni nie stanowią zagrożenia. Zajmiemy się tym w drodze powrotnej. Jak daleko jest zamek? Około godziny drogi, zaraz za tym wzniesieniem. Pójdziemy górą. Zaraz będziemy u celu. Pójdę pierwszy. Jesteś pewien? Lepiej znajdźmy wejście. To zajmie zbyt wiele czasu. Tak będzie najszybciej. Zaufaj mi. Uważaj na siebie. Nie martw się, mam wprawę. A ja uważam, że trzeba znaleźć wejście. Ostrożnie. W porządku? Tak. Znaleźliśmy wejście. Świetnie. Chodźmy. François? Nie ma go wśród nich. Wbici na pale. Nie robiono tego od czasów Vlada. Vlada Tepesa, księcia Transylwanii, zwanego palownikiem. XV-wieczny władca wyróżniający się okrucieństwem. Podobno kazał wbić na pal ponad 100 tysięcy ludzi. Mówią, że pijał ludzką krew. Stworzył atmosferę grozy wokół tej krainy. Nawet Turcy się go bali. Niektórzy uważają go za geniusza militarnego. Był diabłem. Zdaje się, że generał Targo wyciągnął lekcję z historii. Chodźmy. Chyba nikogo tu nie ma. Masz rację, jak na sztab wojskowy niewiele się tu dzieje. Ktokolwiek tu był, opuścił to miejsce. Moi ludzie twierdzą, że nie może być daleko. Nie podoba mi się tu. Może się ukrywają. To może być pułapka. Musimy sprawdzić, więc zaraz się przekonamy. Spróbujmy tędy. Co to było? Chyba niemiecka armata. Może strzelają do tamtych jeńców, których widzieliśmy. Nie sądzę. Skąd to dochodzi? Z dołu.
Zerwijcie to. Put it out! What's that sound? Co to za dźwięk? Czujesz? A to ciekawe. Co to? Piorun kulisty. Mała część błyskawicy. To naturalne zjawisko, niezwykle rzadko występujące. Wcześniej tylko słyszałem o nim. Niezwykle niebezpieczne. Jakby ściany je przyciągały. To możliwe? Musi tu istnieć jakieś silne pole magnetyczne albo inne źródło wielkiej energii. Tam, za nim. Mario? To François. Chodźmy. Śmiech dobiega z tamtego pomieszczenia. Gorąco tu jak w piecu. Przyniosę wody. Ostrożnie, to wciąż gorące. Krew. Atak epilepsji? Na to wygląda. Nie ma padaczki. Jesteś lekarzem, zrób coś. Tutaj. Niesiesz śmierć w swojej kieszeni. Pomóżcie jej. Spokojnie. Zemdlałam. Moja głowa. Głowa mnie boli. Do diabła, co tu się dzieje? Pułkowniku, czekaj.
Dokąd poszedł? Nie wiem. Do komnaty piętro wyżej. Musi tam być. Nie możemy tam iść. Dlaczego nie? Pułapka. Ja nie idę. Zostań z nią. Patrz na klamkę, zamrożona. Mogę otworzyć. Tu jest straszliwie zimno. Pułkowniku? Kto to zrobił? Być może nikt. Biorąc pod uwagę te zjawiska elektryczne, widziałem podobne przypadki na zdjęciach. Impulsy elektryczne powstające w układzie nerwowym mogą uzyskać wielkie napięcie. W organizmie dochodzi do samozapłonu. Pan żartuje. Omawiam tylko naukowy punkt widzenia. To on, jego duch tu jest. O czym ona mówi? O Vladzie Tepesie. Moje teorie mogą się panu nie podobać, ale to lepsze niż miejscowe przesądy. Dość. Działasz mi na nerwy. To żadna elektryczność i żaden duch, to zbrodnia. Ktoś to zrobił specjalnie. Weźcie się w garść, mamy zadanie do wykonania. Ja stąd uciekam, rozkazuję ci zostać. Wracaj. Zostań. Musimy znaleźć François. Czekaj. Nie zostanę tu. Nie próbuj mnie zatrzymać. Potrzebuję cię. Mamy misję do wypełnienia. Nie obchodzi mnie twoja misja. To nie było otwarte. Nie było. Chodźcie. Kim jesteś? Pytam, kim jesteś? Dobry wieczór, kapitanie. Skąd wiesz, jak się nazywam? To mój dom. Wiem, co się tutaj dzieje. Pan jest generał Targo? Jakie są warunki kapitulacji twojej armii? Nie mam zamiaru się poddawać. Szkoda. Przyszedłem po agentów, którzy zostali tu wysłani. Powiesz mi, gdzie są, czy mam ci odstrzelić głowę? Jesteś Amerykaninem. Masz 5 sekund. Jak teatralnie, jak dramatycznie, jak bardzo po amerykańsku. Chcesz zobaczyć kolegów? Zaprowadzę cię. Czekają na ciebie. Co ci jest? Co się stało? Wynoś się. To ja, Maria. Podnieś się z ziemi. Jesteś psem? Precz. Chcę coś zjeść. Chcę czegoś się napić. To nie wino. Nie, to nie jest wino. Kapitan Thompson i Frederick McCall? Agent francuskiego wywiadu, François Picard. Jestem amerykańskim agentem we Włoszech. Musieliście wiele wycierpieć. Nie zupełnie. Było całkiem przyjemnie.
Zgadzam się. Znalazłeś ich. Co jeszcze mogę dla ciebie zrobić? Co z nimi zrobiłeś? Uwolniłem z obozu jenieckiego. Odziałem, nakarmiłem, pytam o ich mózgi. Podałeś im narkotyki? Słyszycie, panowie? Kapitan i jego przyjaciele uważają, że was narkotyzuje. Kapitan powinien zrewidować swoją opinię. Witam, doktorze. Jak się pan miewa? Znasz go? Więc o czym on mówi? Proszę ich oświecić. Nie wiem, o co mu chodzi. Jest zamroczony, nie wie, co mówi. Zamroczenie upośledziłoby moją pamięć, a ja wszystko pamiętam, Schmidt. Kim jesteś? Adolf Schmidt, kapitan austriackiej policji. Rzuć broń. Jesteś podwójnym agentem. Oczywiście. Ciekawe. Jestem tu z tego samego powodu, co ty. Nie tylko wy chcecie wiedzieć, co się stało z tym obozem jenieckim. Powinienem był cię rozpoznać. Nigdy pana nie zapomnę, doktorze. Praca doktora Schmidta w obozie polegała na wydobywaniu informacji z jeńców. Gorliwie ją wykonywał. Na szczęście uciekłem. Wiedziałeś? Widzi pan, kapitanie? To są teraz moi przyjaciele. Wrogowie długo okupowali moją krainę, zbyt długo. Ale teraz wszystko się zmieni. Wyrzucimy ich i wykąpiemy naszą ziemię w ich krwi. Ich śmierć nas oczyści. Ich krzyki ukołyszą nas do snu. Śmierć to wielkie odrodzenie. Ideał piękna. Myślisz, że jesteś nim? Jesteś szalony. Czyżby? Zabierzcie ich na górę. Do wieży. Najpierw ten. Zostawcie mnie. Zostawcie mnie z moimi nowymi przyjaciółmi. Będziesz mój. Ty, łajdaku. Do ciebie wrócę za chwilę.
zbladamy coś na zmniejszenie bólu. Proszę. Zaraz zaśniesz. Wypij, kapitanie. Nie lubię pić na pusty żołądek. To było nieładne. Tak mi przykro. Ja też nie lubię pić na pusty żołądek. Chodź. Uważaj. Zabij go. Szybko. To jeszcze nie koniec. Co ty mówisz? Musimy go zabić. Co ty mówisz? Jest już martwy. Musimy się stąd wydostać. Ono żyje, przekonasz się. Żaden człowiek nie przeżyje takiego upadku. Człowiek nie. Zaufaj mi. Jest tylko jeden sposób na zniszczenie diabła. Musimy go zawlec na skrzyżowanie dróg. W stajni stał powóz konny. Potrzebujemy drewnianego kołka i młota. Szybko, teraz. Zrób to. Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś?
Co się z nimi stało? Teraz są naprawdę wolni. Nie rozumiem. Wracajmy do domu. Było wielu bohaterów. Niestety nasze zwycięstwo poszło na marne. Proszę siadać. O co chce mnie pan zapytać? Miałem przyjemność poznać panią Halidę Edip. Mówiła mi o wielkim znaczeniu tureckiej tożsamości i czerpania dumy z ojczystego języka i narodowego charakteru. Zgadza się pan? Właśnie takie cele sobie postawiłem. To bardzo inteligentna kobieta. Jest idealistką, nie żołnierzem. Ja walczę, by tego dokonać. Teraz walczy pan pod dowództwem Niemców. Przypuśćmy, że ma pan wolną rękę. Też byłby pan zadowolony? Zdaje się, że ogólna strategia właśnie się sypie. Niedawno niemiecki oficer powiedział mi, że tureccy żołnierze zawsze uciekają. Odpowiedziałem, że Turkowie nigdy nie uciekają, chyba że najpierw uciekną oficerowie. W tureckich oddziałach oficerami są Niemcy. Proszę to zapisać i ogłosić drukiem. Moje opinie są znane. Walka u boku niemieckich sprzymierzeńców musi być trudna, skoro pańskie cele tak bardzo różnią się od ich celów. Co pan uznaje za moje cele? Przypuszczam, że po zakończeniu wojny będzie to przejęcie Syrii spod wpływów Francji. Odnowienie tureckiej dominacji na terenach dawniej należących do Imperium Osmańskiego. Nie interesuje mnie odnawianie Imperium. Pragnę podtrzymać integralność tureckich granic i zapewnić mojemu narodowi przyszłość. Jeśli Francja udzieli gwarancji, czy będzie pan zainteresowany zawarciem separatystycznego aktu pokojowego? Pan jest dziennikarzem czy emisariuszem? Słucham? Ma pan prawo składać taką propozycję? Nie zupełnie. Zwrócono się do mnie jako do obywatela państwa neutralnego. Mam przedstawić panu tę ofertę i dowiedzieć się, czy taka propozycja rządu Francji zostanie dobrze przyjęta. W teorii czy praktyce? Jeśli wyrazi pan zainteresowanie, będę miał możliwość ponownie skontaktować się z panem i przedstawić konkretne warunki. Oczywiście nie mogę udzielić takiej odpowiedzi, nie, ale jeśli niedługo wyjeżdżam. Umówimy się na następne spotkanie przed moim wyjazdem. Podobno ma pan uroczą przyjaciółkę w amerykańskim sierocińcu. Amerykanki są bardzo miłe, prawda? To ja, Stefan. Wejdź. Sztab informuje, że kurier dostarczy dokument. Monty?
Tam, gdzie zawsze. Świetnie. Pół godziny. Nie powinni przysyłać go w ostatniej chwili. Myślisz, że jesteśmy na podsłuchu? Oby nie. Spal to i przypilnuj biura. Henry, bądź ostrożny. A nie jestem zawsze? Nie zawsze. Wrócę za godzinę. Dokument. Gdzie on jest? W mojej walizce. Oblicza zła. Amerykańskie papierosy? Nie dla Turka. Co nowego? Jesteś pewien, że to poprawna pisownia? Sprawdź w słowniku. Jest w biurze? Kto tam? To ja, Stefan. Rozmawiałem z Montym. Dokumenty będą gotowe w ciągu 48 godzin. Tego się obawiałem. Rozumiem, że jeszcze nie nawiązałeś kontaktu z generałem Kamalem. Czuję zapach 100 franków. Niedziel skóry na niedźwiedziu. Czy kiedyś przegrałem zakład? W Ankarze. Ale nigdy się nie przyznasz. Znalazłem sposób na generała. Kiedy dostanę papier, będę gotów. Ta dziewczyna Molly nie daje ci spokoju. Nie mieszaj jej do tego, ona nic nie wie. Dla niej jestem po prostu szwedzkim dziennikarzem i tego będę się trzymał. Zaangażowałeś się emocjonalnie, to nie pomaga w szpiegowaniu. Stawia twoją lojalność pod znakiem zapytania. Zbyt dobrze się znamy, żebyś przestał mi ufać. Ja ufam. A ona? Czasem tęsknię za moją ojczyzną Szwecją. Ale chciałem poznać cały świat, więc zostałem dziennikarzem. A więc co jest najważniejsze w pracy dziennikarskiej? Mówienie prawdy. Właśnie tak. A teraz mam wam powiedzieć prawdę? Otóż prawda jest taka, że nie mam już nic więcej do powiedzenia. Chyba, że ktoś chce mi zadać pytanie.
Yes. Tak. Ma pan żonę? No. Nie, pan Anderson nie ma żony. Już czas, żeby pan Anderson wrócił do swojej bardzo ważnej pracy. Podziękujemy. A teraz obiad. Umyjcie ręce. To zaszczyt dla mnie poznać panią Halide Edip. Jestem miłośnikiem pani twórczości. Piszę artykuł o tureckim nacjonalizmie. Może pani zorganizować mi spotkanie z generałem Mustafą Kemalem? Ledwo go znam. Pani generał reprezentujecie dwie strony tureckiego ruchu narodowego. Pani pisarka i działaczka, generał bohater bitwy pod Gallipoli. To może być ważny artykuł. Nie mam nic wspólnego z polityczną wojną w moim kraju. Zrobię wszystko, by zachować dziennikarską obiektywność, ale muszę spotkać się z Mustafą Kemalem, by poznać poglądy tych, którzy sprzeciwiają się rządowi. Generał spędza prawie cały czas na froncie. Zobacz. Potrzebujemy go. Trzeba zatamować krwawienie. Jak się czujesz? W porządku, biegnijcie za nim. Daj mi ten papier. Od kogo wiesz? Od kogo wiesz, że Feskari go miał? Pracuje dla Niemców. Ma pseudonim Wilk. Należy do waszej grupy. Nie mów, że to ja. Był nam potrzebny. Co się stało? Straciliśmy go, ale mamy papier. Chodźmy stąd. Ormianin mógł kłamać. Nie sądzę, był przerażony. Nie jestem taki pewny. Twierdzi, że mamy podwójnego agenta. To jeden z naszych ludzi. Wilk. Wszystko nie tak. Co? W sztabie mówili co innego. Na to nigdy się nie zgodzi. Co proponują? Gdyby to wpadło w niepowołane ręce, wyszedłby na zdrajcę. Jego autorytet u żołnierzy ległby w gruzach. Co piszą? Wiesz, że nie mogę powiedzieć żadnemu z was. Bo każdy z nas może być Wilkiem. To nie ja. Ormianin powiedział, że to Niemiec, że pracuje dla Niemców. To nie mogę być ja, jestem Grekiem. Jak mógłbym pracować dla Turków? Może Turkowie byliby lepszymi dowódcami niż Niemcy. A jaki ja miałbym powód do zdrady? Bądź tak dobry i oświeć mnie. Mówisz, że jesteś białym Rosjaninem, a może jesteś leninistą? Wtedy byłbyś wrogiem aliantów. Leninistą? To jest obraza. Wiktor jest Szwajcarem. Ma powody być lojalny wobec Francji i wobec Niemiec. Dobrze wiemy, że Bułgarzy nienawidzą wszystkich. Kto wie, komu są wierni? Jeden z nas jest podwójnym agentem. Najprędzej, jak się da, wyślę telegram do sztabu. Niech oni sprawdzą każdego z nas. W tym czasie powinieneś się wyspać. Jeśli chcesz, ktoś cię zabierze. Z tym listem jak dynamit? Nie sądzę.
Przechowam go w bezpiecznym miejscu aż do następnego kontaktu z generałem. Nikt nie będzie wiedział gdzie, tylko ja. Coś może mu się stać. Z tym listem w ręku, jak dynamit? Może trzeba iść za nim. Patrzę, co da się zrobić. Zjesz dziś ze mną kolację w Pera Palace? Mam specjalną okazję. Jaką? Dowiesz się. 8 wieczorem? Khalida mówi, że kiedy wojna się skończy, Turcja znajdzie się w fatalnej sytuacji. Chce, żebym została i pomagała jej w sierocińcu. Miałem nadzieję, że pojedziesz ze mną. Do Szwecji? Wyjdziesz za mnie? Tak. Nie wiesz, że pójdę za tobą na koniec świata? Nie ośmieliłem się kupić ci pierścionka, ale mam dla ciebie bransoletkę. Jest bardzo stara. Piękna. Założysz mi ją? Tak. Co miałeś na myśli, mówiąc, że nie ośmieliłeś się kupić pierścionka? Wiedziałeś, że cię kocham. Bądźmy zawsze szczerzy wobec siebie. Dobrze, obiecuję. Wiadomo coś o dokumencie? Dostaniemy w czwartek. Mało czasu. Ale powiedz, że będę gotowy. Powodzenia. Mam dla pana dobre wieści. Mamy gości. Taka mała, a taka silna istotka. Najbardziej na świecie potrzebuje poczucia, że jest kochana. Przywiozłam ją z Syrii. Nie wiem, czy jest Turczynką, Albanką czy Kurdyjką. Była w takim szoku, że nie mogła mówić. Zdaje się, że na własne oczy widziała, jak mordowano jej rodziców. Rozumie pan, dlaczego ta straszna wojna musi się skończyć? Tak. Ma pani dla mnie dobre wieści?
Mój przyjaciel rozmawiał o tobie z generałem Kemalem. Zgodził się na udzielenie wywiadu. Dziś o 5:00 w hotelu Pera Paz. Odpowiada panu pora? Oczywiście. Do generała Kemala. Mr. Anderson, sir. Pan Nils Anderson. Dziękuję, że zgodził się pan. To zaszczyt poznać bohatera Gallipoli. Monty zmarł w drodze do szpitala. Ani śladu walizki, ani dokumentu. Co to za papier? Określa francuskie warunki pokoju z generałem Kemalem. Odkąd tureckim ministerstwem wojny kierują Niemcy, wojsko jest rozczarowane polityką sułtana. Niemcy chcą walczyć do ostatniej kropli tureckiej krwi. Żołnierze nie ufają ministrowi wojny. Za to ufają Kemalowi. Dzięki niemu odnosili zwycięstwa i kochają go za to. Jeśli uda się go przekonać do zawarcia tego pokoju, Turcja wycofa się z wojny i uniknie kolejnych strat. Uważasz, że się zgodzi? To zależy od Niemców. Jakie są warunki? Nie wiem, zawierał je dokument, który miał Monty. Jeśli dostanie się w niepowołane ręce, Kemal straci autorytet. Kto oprócz nas wie, że Monty był naszym kolegą? Znał czas i miejsce? Ten handlarz, Fescari, nie wiedział o nim. Wiedział, jeśli sypiałeś z jego żoną, jeśli były tam pieniądze. Miejmy nadzieję, że to Fescari. Odzyskamy dokument, zanim sprzeda go komuś innemu. Stefanie, Wasylu, sprawdźcie przez swoich ludzi w hotelu, Niko w tajnej policji. Jutro przyjęcie w hotelu wydaje de Blon. Pan Nils Anderson ze Sztokholmu został zaproszony jako dziennikarz. Moi ludzie mogą coś mieć. Pan Nils Anderson z Bałkańskiej Agencji Informacyjnej. Jest pan Szwedem? W prasie pojawia się dużo artykułów przeciwko nam i przeciw naszym przyjaciołom, Niemcom. Dobrze, że mamy bezstronnych obserwatorów. Cieszę się, że pan tu jest. Z wielką nadzieją spoglądam na przyszłość po naszym zwycięstwie w tej wojnie. Fescari ma dokument, ale nie sprzeda go. Myślę, że chce podbić cenę. Obserwował Montiego od pewnego czasu. Musiał wiedzieć, że to wyjątkowo ważna przesyłka. Skąd wiedział, jeśli nie od kogoś? Mój informator twierdzi, że Niemcy też o tym wiedzą. Obyśmy zdążyli przed nimi. Jest w domu. Obserwowałem miejsce przez całą noc. Uważaj, może mieć broń. Coś jest nie tak.
sorry. Fescari. Pomocy. To on. Nie żyje. Nie żyje. Co to? Ktoś tam jest. Wyciągnę go. Tutaj.